Hej, siemanderko, cześć i czołem, tutaj Szybek.pl i witam was w kolejnym poradniczku na moim kanale. Tym razem jest to ciekawy poradniczek, w którym możemy na przykład otworzyć drzwi za pomocą marchewki, tak jak zresztą przed chwilą mogliście zaobserwować. Myślę, że to fajny, interesujący bajer i jeszcze o nim nie wszyscy wiedzą, więc póki wersja 1.8 jest w miarę świeża, możecie to fajnie wykorzystać w jakichś ukrytych, jaskiniach, kryjówkach i tak dalej. Teraz pokrótce wam wytłumaczę, o co z tym chodzi, bo tu żadnych specjalnych mechanizmów po prostu nie ma. Co jest nam potrzebne? No to płotek, linka, króliczek, no i troszeczkę redstone'u. Teraz wam wytłumaczę, o co chodzi. No bo tak, jestem na wersji Minecraft 1.8 i od pewnego czasu mamy króliczki w naszej grze. Tak, takie małe, kicające stworzonka, które jakoś tam urozmaicają nam teren dookoła. Jeżeli wyciągniemy marchewkę do łapki i podejdziemy na 10 klocków od tego króliczka, on do nas przybiegnie i będzie bardzo chciał tej marchewki, on po prostu jej pragnie, zobaczcie, jak do nas wesoło skacze, oj tak. Ale nie, nie dostaniesz. Tak, no właśnie, jak widzicie, przestał skakać i został gdzieś tam w tyle. Tak więc poprzez zrobienie takich małych badań, jak sami widzieliście, skaczę sobie na 5 bloczków do przodu. No to akurat na Minecraft Wiki możecie sobie przeczytać. Potrafi się na tej lince wyciągnąć na 6 bloczków do przodu. No bo tu już jest 7, no więc jak widzieliście, tego nie zaświecił. 6 bloczków max na lince może tak sobie dobrnąć do nas. A my stojąc 10 bloczków od niego, możemy go aktywować. Więc jeżeli wykorzystamy to i położymy sobie półpłyteczkę, no to już mamy jakiś układ działający z resztą. No w tym wypadku to zaświecam lampkę, no nic wielkiego, ale chciałem wam pokazać, o co z tym chodzi. Jeżeli tu dacie półpłytkę, macie sygnał. Co z tym zrobicie? Nie wiem, możecie zrobić nawet pułapkę, możecie zrobić detonator wielki i wysadzić cały dom w powietrze. Cokolwiek chcecie. Może być nawet winda w sumie. No ale dobra, mniejsza z tym. Możecie to nawet wykorzystać w sumie jako te ładne drzwi, które mogliście zobaczyć na początku. Tak, jeżeli podejdziemy sobie w odpowiednie miejsce, otworzą nam się wrota. Myślę, że to bardzo fajny bajer. Tak jak widzicie, ten króliczek też bardzo, bardzo, bardzo pragnie tej marcheweczki, ale też jej nie dostanie. Idź sobie. Tak, linka go ściągnęła. Drzwi się zamknęły. Jesteśmy w naszej kryjówce. Tu akurat są bardzo proste drzwiczki, więc jak ktoś by pytał, od płytki naciskowej mam repeater na opóźnienie, żeby w razie czego ten sygnał wolno uciekał, żeby króliczek, wiecie, on tak skacze i czasami puszcza półpłytkę, ona odkliknie, więc nie ma sygnału, a ten repeater, wiecie, będzie to tak amortyzował, że sygnał cały czas będzie, potem mam negację i na ten bloczek jest przenoszona energia. No, a to tak pokrótce dla tych, którzy chcieliby wiedzieć. Tak więc to tyle w zasadzie. Chciałem wam przedstawić tą ideę, bo myślę, że jest naprawdę warta uwagi i bardzo przydatna. Można z tym zrobić naprawdę wiele fajnych rzeczy. Tak więc liczę teraz na wasze komentarze, co o tym myślicie i co by można zrobić z tym. Gdzie by to jeszcze można zastosować? Chętnie to poczytam, chętnie z wami tam podyskutuję na ten temat. Jeżeli wam się bardzo spodobał ten pomysł, zostawcie łapkę. Tak, myślę, że to będzie do mnie taka miła nagroda, tak, bardzo lubię, więc to tyle z mojej strony i no i cóż, i to tyle, no w sumie. Także my z króliczkiem już się pożegnamy, trzymajcie się i cześć!